Dobiegła końca druga runda rajdowych Mistrzostw Świata, zimowy rajd Szwecji. Zawody zakończył finałowy Power Stage, który wygrali Esa-Pekka Lappi i Janne Färm. Finowie od początku rajdu plasowali się w okolicach podium, jednak po przygodzie na 13. OS-ie spadli na 7. pozycję. Miejsce 6. zajął duet Lubet i Gilles-Sul, w piątce znaleźli się jeszcze Evans i Martin. O podium walczyli Kallero Vanpera i Jonne Halttunen, finiszując ostatecznie 5 sekund za czołową trójką. Na trzecim stopniu podium stanęli Thierry Neuville i Martin Wydaghe. Belgowie otarli się o drugą pozycję za sprawą 10-sekundowej kary dla Brina, jednak ich słabsze tempo na ostatniej próbie nie pozwoliło utrzymać przewagi. Tym samym drugie miejsce zajęli Craig Breen i James Fulton, reprezentujący te same barwy. Choć wygrali tylko jeden odcinek specjalny, przez cały weekend pewne i bardzo dobre tempo pokazywali Ojt Tanak i Martin Järveoja. Dla Estończyka to trzecia wygrana runda w Fordzie. Zostaje liderem tegorocznych zmagań z przewagą 3 punktów nad Rovanperą. W kategorii WRC Masters Cup bezapelacyjnie najszybsi byli Michał Sołowow i Maciej Baran. Polacy wygrali 17 z 18 odcinków specjalnych, wypracowując ponad 9,5 minuty przewagi nad kolejną z załóg. To był wspaniały weekend, fantastycznie nam się jeździło na śniegu, świetne warunki, naprawdę fajna jazda. Trzecią rundę rajdowych Mistrzostw Świata stanowić będzie Rajd Meksyku, rozgrywany w dniach od 16 do 19 marca. Już dziś zachęcamy do oglądania zmagań na żywo w Motowizji. Za uwagę dziękuję, Gabriel Borowy.